chwilą, gdy przechodziłem na emeryturę, w pierwszym dniu powiedziałem sobie, tyle jestem wart, ile jestem potrzebny dla innych. To był ten początek, jak się zaczęła u mnie wojna, jak dostałem pierwszy raz przy Placu Szczepańskim, po prostu w pysk. I pytałem się, za co? Pytając żandarma, za co? Dostałem drugi raz. A inni koledzy, którzy stali w kolejce po chleb, ja też z nimi stałem, odsunęli się, a ja byłem już zbuntowany. I to był ten początek, który stwarzał jakiś hart do dalszego działania. Przyjście do grupy partyzanckiej Jędrusiów to stawało się jakby wolnością, ponieważ było się w lesie, były trudne warunki, były akcje, które stwarzały niebezpieczeństwo śmierci. No ale dzięki temu, że z optymizmem podchodziłem do sprawy i wierzyłem w to, że wreszcie dojdzie do jakiegoś końca i że zwyciężymy i że będziemy mogli żyć u siebie jak Polacy, jak obywatele, jak naród. Miałem świadomość, że trudno będzie z moim życiorysem, z moją przynależnością do Armii Krajowej przetrwać. A później powstała taka sytuacja, że wiele osób mogłoby się przyczynić do tego, aby mnie wykończyli. Niestety, musiałem się ukrywać. Spotkałem kolegę, którego zwolniono. Zwolniono z więzienia w Tarnowie. Warunkowo, ponieważ gruźlicę dostał. Jak mnie spotkał, mówi, słuchaj, masz tak kartotekę obciążoną, że nie jesteś w stanie się wytłumaczyć, zostaną tylko papcie z ciebie. Więc co miałem wtedy zrobić? Mogłem się tylko ukrywać. '56 rok nie dawał mi pewności, że to się w jakiś sposób utrwali i że będzie można spokojnie żyć. Więc musiałem jeszcze zaczekać trochę, aż się upewniłem i wtedy dopiero zgłosiłem się do prokuratury. Przekazałem swój życiorys w skrócie i po spisaniu protokołu, po przeczytaniu przez prokuratora tego protokołu, mówi, gratuluję panu i podziwiam tyle cierpliwości, a przede wszystkim tyle odwagi. Widniał przed nimi szary szlak. W świecie bez światła i nadziei i tylko oni na cały świat wierzyli w to, że los się odmieni. Jako szczep opiekowaliśmy się mogiłą dwóch partyzantów z oddziału Jędrusiów,
która jest pod Starachowicami w Tychowskim Lesie. Postanowiliśmy przyjąć imię Junaka i Kokoszki, a właśnie z oddziału partyzanckiego Jędrusie. No i tak już poszło później. No i to nasze pierwsze spotkanie z Jędrusiami, gdzie była ich cała grupa, gdzie fantastycznie śpiewali. Po prostu mieli coś takiego w sobie, no mają jeszcze, że nas to wciągnęło. Przyciągnęło nas strasznie i... No i tak jest do dziś. Wyszli ze środowiska harcerskiego i tymi harcerzami tak naprawdę byli. Byli partyzantami i harcerzami, nie mieli drylu takiego wojskowego jak inne oddziały. To troszeczkę inaczej się odbywało i oni są tacy do dzisiaj. Tam nie ma takiego wielkiego patosu. Oni po prostu mówią jak było, że po prostu byli dziećmi, które zastała wojna. Musieli się zachować tak jak się zachowali. Myślę, że te nasze dzieci też by się tak zachowały. Nie robią z siebie bohaterów, wręcz przeciwnie. Zawsze jak siadaliśmy przy ogniskach, to były opowiadane jakieś dowcipy. Jeśli była opowiadana historia z czasów wojny, to zawsze była w takiej humorystycznej oprawie. Dlatego zawsze było tyle młodzieży na tej trasie. No, Jędrusiów coraz mniej niestety, bo przyjeżdżali co roku. No właśnie szczególnie Jan Gałuszka, nasza mizerotka kochana. No jego nigdy nie zabrakło na żadnym, ani jędrusiowym, ani na rajdzie świętokrzyskim. Gdy się spotykam w szkołach, to powstaje takie jakby życzenie, takie hasło, które rzucam. Miejcie odwagę być mądrymi. Zdarzyło się spotkanie z młodzieżą. Wypadło takie powiedzenie, że zarażam ich młodością. A ja z uśmiechem przyjmuję to i dziękuję im za to, że zarażają mnie życiem. Jan Gałuszka został laureatem nagrody Amicus Hominum w kategorii edukacja i wychowanie. Thank you.